Nie, nie. Oczywiście Cycuś to ma w nosie, nie? Cycuś robi niestety co chce, nie? Z cytem to nie ma. A skacze? No skacze, tylko trzeba go wiesz. Łaź, już. To jest leń, wiesz? No już, wchodzimy, synku, już. Kurde, już się nie mogę doczekać, mam to, wiecie? No zaraz, no. Czego się nie możesz doczekać? No walki. Szkoda, cały czas treningi, wiesz, cały czas to już tak już, już się cieszę. Nie, naprawdę, powiem ci, że mega siera. Tam? Ile można zapieprzać? Wiesz, o co chodzi. A tu, Pumpciu, do środka. Cycu! Cześć! A gdzie jest Cycuś? Cycuś! Jest taki mongo. Ej, policja! A, no chłopie, na ziemię, co ty? No chleba. Dobra, ja się idę przebiegać. Zaraz chodzę, bo tam chyba już jest Gerard. Co ty tym robisz? To nie jest do jedzenia. Krótki cios. Nie wie, ale tu czuć nawet taki ciosia. No i teraz jest. Siemano, z tej strony Gerard, jestem trenerem parterowym Artura. Do walki teraz z Denisem i też zaczęliśmy naszą współpracę przed walką na KSW. Sam startowałem w parterze bardzo dużo, mieszkałem w Brazylii. Myślę, że trochę tych umiejętności parterowych mogę przekazać Arturowi. Z Arturem pracuję pewnie ze 4 miesiące. Regularnie trenujemy, więc jakby ten progres już jestem w stanie widzieć teraz bardzo dużo. Uderz tylko w twarz, szybko, nie musiał. Prawy, prawy. Początki były takie, że jakby niechętnie chciał robić ten parter, bo wiadomo, jak się jest najlepszym, jeśli jednym z najlepszych na świecie w uderzaniu, to później bardzo ciężko też się zaczyna coś innego od zera. Pierwsze 2-3 tygodnie były ciężkie, ale jak teraz Artur złapał, gdzie może sprawiać krzywdę, gdzie może męczyć troszeczkę przeciwnika, to widzę, że odnalazł ten swój fan. Fajny jest, nie, Pumpciu? Pumpciu, ojej! A zaraz mi odpowiedz, Bumbusz, kochasz Tatusia? Kochasz Tatusia? Powiedz, kochasz? Jest bardzo szybki, jest bardzo silny, ustawia się technicznie. Wszystko jest robione naprawdę bardzo technicznie, bardzo rzadko się podpala, więc ja uważam, że teraz już reprezentuje poziom parterowy w miarę dobry, jeżeli chodzi o MMA. Ja tak jak widzę Artura, to zrobiliśmy pierwszą walkę, od razu po walce na KSW wrócił na matę, od razu pracował. Widać też, że moim zdaniem najważniejsze jest to, że jaki zbudował sobie team. Zbudował sobie team z ludzi, którzy chcą go wspierać, dobrze mu życzą i Artur też to czuje, to go napędza, więc myślę, że to będzie tutaj klucz do sukcesu. Spokojna głowa, brak presji i dobrzy ludzie, którzy jego wspierają. Coś ty zrobisz z tym wąsem? Ten wąs nie... Alvaro, mówi, Alvaro, kurwa. Ha? Bardzo dobrze. Andrzej Kmicic! Andrzej Kmicic! Cały czas chodzimy sobie, cały czas chodzimy. Nawet jak ja tu dopiero wpadam. Tak, nie? Tak. Mów na mnie boa dusicza. Anakonda. Gdzie są? Tam. Kurwa, ale jaki grzeczniutki, nie? Sobie zobacz, jaki ładny syn jego, a ja jestem dziadkiem. Parterowo nie pokazał zbyt wiele, ale też nie ma, jakby nie ma co oczekiwać od niego jakichś parterowych technik czy parterowej pracy. Po prostu widać, że ma jakąś siłę, jest zbity, jest krępy, więc może być ciężko go podnosić, może być ciężko robić taką pracę, ale techniki czy prawidłowej pracy tam nie było. Podejrzewam, nie jest to też wielką tajemnicą, że szarżowanie i wpadanie do przodu, no to jest jego, będzie jego gdzieś tam powiedzmy broń. To wystarczy, nie? To wystarczy. Czyli trenuję po saunie. Send me a can and win a fini. Cześć, nazywam się Anzor Żyjów. Jestem głównym trenerem Artura Szpilki. Ogólnie był cały fight team. Przygotowanie już jest już pod koniec. Zostało nam jeszcze dwa razy posparować. A tak ogólnie wszystko idzie po planu.
że ja myślę, że wygramy przed czasem. Jeżeli chodzi o Denisie, przeciwnik nie jest z łatwiejszych. Kto by co nie mówił, tak, jest problem z kondycją, a tak on na swoją uwagę jest bardzo dynamiczny, ma taką jeszcze ten taki zryw, kopie przednią, tylną nogą bardzo dobrze, czy to jest low kick, middle kick, high kick. No i są odwagi ciężkie, ciężkie ciosy ma. Od samego początku ja myślę, że oni będą już napierać i będą już próbowali wyprowadzić nas z równowagi, żeby była wymiana. No oczywiście, że my jesteśmy gotowi na wszystko. Będziemy starać się ściągać gdzieś tam, wiesz, głębokie, głębokie wody. Nie? Trzeba przyznać Arturowi, że się stara się, przychodzi systematycznie, ciężko pracuje. Całe życie trenował ten boks i od razu teraz przyszedł na MMA i gdzieś tam robić to wszystko jakieś super, mega dobrze, wiesz, to jest ciężko. Dużo przed nami już jest, ale coraz lepiej jest, naprawdę. Jeżeli chodzi o parter, jeżeli chodzi o zapasy, coraz jest lepiej. No tak jak mówiłem, że jeszcze długa droga przed nami. Pumba! Chodź, Pumba! Chodź, idź do Tytusia. Nie, zostań, chodź tu, Pumba, już tam. Raz. I tu, i nie wychodzić. Dobra, ja idę ten, daj mi te kopulweczki. Siemanko, bądź. No. Przyprowadziłem nowe owieczki. To standardowo moje. Ej, Aniu, a 3 witaminy C nie będzie za dużo? Nie, pytam, bo akurat miałem 3 i mówię, a to wszystkie już użyję. Dobra, pytam. Ja mam zawsze 2 napisane. Tam te. Sławciu też, nie? I Sławciowi jakąś zrobisz tam już taką, żeby długo żył i żeby fajka furczała. Weronika, padewede. Nie, ja już wszystko wiem. Nie robiłeś nigdy? Naprawdę? Kurde, wiesz jak stary, to jest ważne, żeby właśnie taki witamina C, człowiek się fajnie po tym czuje, nie? Szybciej się regeneruje, jak my wypacamy bardzo dużo, wiesz, potu, tak jak ten, no to jesteś narażony dużo bardziej na przeziębienia, a tak jak dla was? Zrób coś, żeby fajka mu furczała 24 na dobę. No i fajnie, moi drodzy. Dobra, to co, pojedziecie za mną, nie? To jest blisko, to jest, wiesz ile dokładnie? Stąd? 200 metrów, kurde, proszę, co tu się dzieje. Panowie. Tycu, chodź tu, Mongole! Daj buzi to tu. Chodź. Raz, już. Chodź. Raz. Hop. No już, hop. Nic nie... Nie zrobią nic. Pieski nie zrobią nic. Dzień dobry. Można zdjęcie? Jasne, no. Kurczę. Siema. Proszę. Dzięki za to. Jasne, no. No i co teraz? Zrób zdjęcie szybko. Dziękuję panu bardzo. Dzięki. Denis będzie kasowany przez pana? No, zobaczymy, nie? Ale chyba tak. Dzięki. Chodźcie do góry, Sławciu. Chodź, Pumciu. Chodź, Krzysiu. Poczekaj, bo tu na razie nikogo nie widzę. A jak nie, to zjemy obiad, jak nie będzie tatara. Ale nie ma tam. Kurde, czekaj. Będzie tatarek? Musi być, Andrzejku, kurwa, ja specjalnie tu telewizję wam przyprowadziłem. No, to tak witamy już, zaraz ile osób? No, każdy zje tatara, Sławek zje tatara, Kamil zje tatara, Kostka zje tatara, zjesz tatara, jak Piotrek, tak? Piotrek zje tatara, Szymona, ja zję podwójnego, hej! 2, 4, nie, 2, nie, no musimy, no. 6, 7 tatarów, tak? Zaraz mamy niedługo obiad. Szybko zjemy, szybko. Ja wiem, dobra. A jak nie, to pójdziemy do VIP, do sali VIP tam. Możemy to nazwać Król Artur i Rycerze Okrągłego Stołu. Pumba, Cycu. O, jest tym, że prośba, gdzieś no. może z boku. Tam, bo pieski, nie? Nie, bo tu wyjdzie tutaj mi... A, dobra, to my sobie siądziemy. Ale jak chcesz, my możemy iść tam na VIP-owską, jak chcesz. No, bo tam sobie. Tam sobie siądziemy, dobra. Kawkę sobie tam zrobimy też, nie, Andrzejku? Tam, Andrzejku, licz wszystko na mnie, dobra? Ja tam później się z tobą rozliczę. Dobra. Abstrahując od kibiców, bo nie jestem kibicem, kiedyś byłem, ale była taka flaga i bardzo mi się spodobała, bo ja zawsze lubiłem mieć tatara i to chyba była flaga na Lechu Poznań. I oni mieli, bo oni mieli w tych czasach, kiedy wywiesili tą flagę, najlepszą bandę w Polsce. I właśnie było tak, chcesz być dobry chuliganie, jedz tatara na śniadanie. I oni mieli taką właśnie bandę. I tak mówię, kurde. Od tamtej pory wiem się Ogólnie wam chciałem powiedzieć też, że
rozbrykał mi się mój trener, kurde, nasz polski Garry Kasparow. Na początku dostawał chłosty w szachy, a teraz, kurde, trzeba niestety, kurde, się cofnąć odrobinę do tyłu, bo potrafi grać. Powiedziałem, że nie odpuszczę, dopóki nie dojdę do jego poziomu. Szachy to takie chłosty dostawał, że aż mi już nie chciało mi się grać, a teraz to tak... A mi się tym bardziej chciało. A mi się chłopie mówi, nie, to siedzi wieczorami, ogląda programy szachowe i później przychodzi rano. I rano chłosty. A powiedz może, skąd nowa stylowa? A wiesz co? Historia taka, że sobie siedziałem sobie, goliłem sobie całe wszystko i został mi akurat na końcu wąs. No i tak patrzę na siebie, mówię, ty, kurde, zostaw sobie tego wąsa, sam ze sobą gadam, wiadomo. No i zostawiłem, no i oczywiście awantura stara moja, kostka patrzył jak na wariata. No i tak mówię, kurde, im oni bardziej narzekali na tego wąsa, tym ja bardziej po prostu powiedziałem, że on zostanie, nie? Gdyby nic się nie odzywali, to pewnie bym go zgolił. No i powiedziałem, że do walki zostaje. Powiem ci szczerze, kiedyś oglądałem Trzech Muszkieterów, lubiłem Tartariana, on miał taki właśnie ten, Zorro też miał taki wąsik. No i mówię, proszę, macie tu, XXI wiek. Jestem oczywiście mega zajarany parterem, bardzo mi się to zaczęło podobać. Ogólnie zauważyłem dużo takich nowych możliwości MMA, wiąże się zupełnie inną płaszczyzną walki, nie tak jak boks, tylko stójka i przede wszystkim ręce. Można kopnąć, można udusić, można wejść w timing, więc bardzo mi się to podoba. Ale wiadomo, dużo pracy jeszcze, dużo wody upłynie, zanim to wszystko będzie wyglądało właśnie w walce tak, jakbym sobie tego życzył. Ale jest naprawdę dużo lepiej niż było, jak zaczynałem. Nawet powiem, pierwsze dwa tygodnie, które zaczynałem MMA, to przychodziłem za każdym razem do domu, mówiłem do Kamy, pierdolę, nie będę już uprawiał tego MMA, na co mi to wszystko. A już teraz jest zupełnie inaczej, teraz przychodzę i się mega tym jaram. Ja po prostu już kurwa się nagadałem przez całe swoje życie o walce, ja mam konkretny plan, który zostawiam dla siebie i po prostu nie, choćbyś chciał, to ode mnie tego nie wyciągniesz, ale niech idzie. Niech idzie na szarże, niech bardzo mile widziane będzie, jak ruszy tak od początku i tylko tyle. Czekam na to. Czekam na tą jedną chwilę, serce jak szalone bije. Wiesz co, nie patrzę tak, z kim się bije, po prostu walka kolejna. Ja zawsze przygotowuję się tak, jak bym walczył o Mistrzostwo Świata, zawsze. Nigdy nie miałem tak, żeby kogoś lekceważyć, tym bardziej w nowej płaszczyźnie walki dla siebie. I nie mam czegoś takiego, tak jak mówię, traktuję tą walkę bardzo poważnie, jaką każdą kolejną, ale nie ma znaczenia, jak wchodzisz z kimś do walki i do klatki, to przestaje mieć dla ciebie znaczenie, czy to jest kolega, czy nie. Wchodzisz i robisz robotę już. Tym bardziej, jak ktoś zaakceptował to, że chce z tobą walczyć, to już nie ma tutaj kolegów. Kolega był i jest na konferencji, na ważeniu, a po ważeniu nagle jest taki pstryk i wszystko się zmienia. Pumciu, masz, kochanie, masz pumba. Masz. Masz to tylko. Cycuś, chodź, cycuś, masz. Masz. Nie no, kostka pieprzy, lubi pieprzyć. Nawet 7 razy za noc. Takie legendy chodzą po Wieliczce. Powiem wam szczerze, jak zjem tego tatara, to tak się czuję, zajebiście od razu. Ładuję. Nie tak od razu, bo teraz jestem trochę taki ten, ale później kurwa buch. Co ten kurwa. Hop, hop, musiu, hop, hop, hop. Dobrze, proszę usiąść. Kochasz tatusia? Ej, kochasz tatusia? Daj buzi. O ty Francu, co? Jak ich nie kochać, nie? Jak ich nie kochać? To są najwspanialsze zwierzęta na świecie, najmądrzejsze. No i ja mówię, zobacz, one się zachowują jak ludzie. Może teraz akurat wąchają jakieś patyczki, no to nie jak ludzie, ale zachowują się jak ludzie i są bardzo mądre. I kocham je najmocniej na świecie. Kamilę poznałem w Arkadii, przyszedł z koleżanką, no i tak akurat ja poznałem ją i tak zostaliśmy ze sobą. Pamiętam restaurację, znaczy już zapomniałem, jak się nazywa, ale będziecie wiedzieć, w Arkadii restauracja, zaraz jak wchodzisz i po prawej stronie była. Jak się ta restauracja nazywa? Już dawno tam nie byłem. Pierwsza od razu po prawej stronie, tam kurde, nawet zdjęcie mam takie pierwsze z nią, to właśnie tam. Zapomniałem tą restaurację, bo to już się zmieniło, już nie jest ta sama nazwa. Nie miałem nigdy okazji spotkać się z tym przysłowiowym hejterem, tym bardziej w ringu. Oni wszyscy są mocni za klawiaturą, ale miałem kiedyś okazję z takim chłopakiem, który prosił mnie, że to jest jego marzenie, spotkać się w ringu. Ja wiadomo, że takie rzeczy, tak, ja nie jestem wróżką do spełniania życzeń, tym bardziej w sporcie. Była taka sytuacja kiedyś, że przyjechał właśnie posparować, obiecałem mu, że posparuje. I tak delikatnie go pyk na wątróbkę,
No i po prostu, żeby... Ja to, wiesz, zawsze uważam tak, nie chcę nigdy nikomu robić krzywdy, wręcz przeciwnie, ale zawsze chciałbym pokazać, żeby ludzie sobie nie myśleli, że przyjadą do domu, właśnie będzie, że lekko. Ty wiesz co, ja sparowałem z tym szpilom i ja to bym powiem ci, przygotował się miesiąc i bym go czasnął. To zawsze daje do zrozumienia, tak pyk, tak na wątróbkę, potem widzę, żeby po prostu wiedzieli, że to jest zupełnie inny poziom. Ja tak lubię właśnie z kumplami, jak rozmawiamy, właśnie ludziom się wydaje, fajnie się mówi o czymś, bo ktoś ogląda boks czy sporty walki, a wchodzisz do klatki, czy właśnie do ringu i nagle zmienia się cały światopogląd, dostajesz strzała na łeb i kurde, co się dzieje, nie? Albo powiem wam jeszcze taką małą sytuację, byłem kiedyś na weselu, no i tam na weselu wiadomo, każdy pijany i każdy ci daje rady, jak powinieneś boksować. No i kiedyś też, kręciłem razem tą osobę, że faktycznie, kurwa, mówię, czemu ciebie nie było na walce o Mistrzostwo Świata, jakbyś był, to pewnie bym wygrał tą walkę. On jeszcze bardziej podjął, no, tu powinieneś boksować prawy, lewy, schodzić w prawo. Ja mówię, człowieku, pokaż mi, no i on to pokazuje, wiesz, ja to widzę wszystko, no tam jest komedia odstawa, no ale gość się tak podjarał, że siedział przy stole, co tylko się odwróciłem w jego stronę, nie patrząc na niego, to on machał, wiesz, no mówię, tak się nakręcił, no ale to są właśnie ludzie, którzy nie bardzo mają pojęcia o tym, co się dzieje, żyją tak jakby w takim matriksie, ja to mówię. O, Pumbuś zobaczył wiewióreczki, chodź tu. To są wiewióreczki. Dzisiaj na widowni internetowy trola i tu Śminka, będzie spokojnie? W ogóle nie rozmawiamy na temat tego, tak? Ja go nie zaatakowałem, ja po prostu, wiesz, ciężko, ja jeszcze raz wam powiem, to jest dobre pytanie, bo ludzie mówią, czy żałuję, może z perspektywy czasu, nie, wcale nie, uważam, że jeżeli ktoś coś pisze w internecie na ciebie, to odpowiada dokładnie za to, tak samo jak każdy inny człowiek. Ja nie wiem, czy widzieliście to pół żartem, pół serio, ale później po tej całej sytuacji byłem mianowany do pokojowej Nagrody Nobla. Nie wiem, czy widzieliście? Artur Szpilka, laureat pokojowej Nagrody Nobla. Mógł zabić, a tylko opluł. To oczywiście tak pół żartem, pół serio, nie? No. Normalny. A ja już się wystraszyłam. Tą przerębel znam, można powiedzieć, jak własną kieszeń. My tam chodzimy na saunę co weekend i tak naprawdę powiedziałem jeszcze przed skokiem, słuchajcie, ja tam sobie skucnę, złapę tego lodu i tak było i poczekam chwilę, ale faktycznie był chwilowy problem, bo szukałem tam się, chyba za daleko wskoczyłem i czekałem sobie z powietrzem, ale to nie było tak, że mogło się coś stać, ale oczywiście biorę pod uwagę, że niestety no, nie było to za rozsądne, no ale tak jak mówię, jestem dzisiaj mądrzejszym człowiekiem. Puść go! Mam to. Dobra, puść już go, tak. Wojtek, you will be next, man! Czy krokodyle, czy pancerniki łapałem, bo to dla mnie taka nowość. No wiesz, mieszkasz w Polsce, mieszkałeś, wtedy mieszkałem w Stanach i nagle widzę takie zwierzęta, których na co dzień nie widziałem, no i chciałem sobie złapać. Ludziska, co dziś złapałem? Pancernika. Powiedz, przedstaw się. Cześć, jestem pancernik i jestem tutaj ze Stanów. Mówiłem wam? I to ja. A to cycuniu, który tam czeka i bardzo się denerwuje. Pancernik, przedstaw się Polakom. Hej, jestem pancernik, no. No dobra, teraz idź. O, hop. Ale oczywiście później przeczytałem, że właśnie pancerniki mają właśnie dużo i świeżba i takich właśnie zarazków, więc oczywiście wróciłem do domu, umyłem ręce, no i żyłem sobie dalej. Dokładnie Lennox Lewis podeszedł do mnie, co bardzo mnie zdziwiło, przez swojego kolegę, który był tam w Stanach, obejrzał moje dwie walki, pokazywali mu tu międzyczasie. Bardzo mu się spodobało i powiedział do mnie, że będę mistrzem świata, tylko żebym posłuchał jego wskazówek. A te wskazówki to? Proszę? A te wskazówki to co? Jakie? Co? Jakie to były wskazówki w związku z tym? No właśnie nie skończyłem słuchać, bo też odszedłem. Tak, serio prawdziwa, tylko ona jest troszeczkę taka niedoprecyzowana dla wielu osób, bo
bo ja wtedy nie rozumiałem kompletnie angielskiego i tutaj chodziło bardziej o to, że Lennox Stop akurat wiedziałem, bo mówię, hey, you can be a world champion, I can tell you something, and... a ja mówię, okej, i poszedłem dalej. A to właśnie było, bo się pytali, że ja to zrozumiałem akurat, mówi, że mógłbym być mistrzem świata. A oni mówią, no i co ci powiedział ten Lennox Lewis? A ja mówię, no nie wiem, bo poszedłem, no bo nie rozumiałem angielskiego, to co tam miałem słuchać? Na tej zasadzie, to bardziej to, ale ogólnie jeden z takich śmieszniejszych memów w ogóle, jak są takie rozmowy o Lennoxu, na przykład teraz walczył Fiodor Czerkaszyn w Stanach i powiedziałem mu i miał radę od Evandera Holyfielda, nie? I ja mówię, Fiodor, koniecznie jak cię kurde poprosi Lennox Lewis, żebyś go posłuchał, to proszę nie spierdol tego, nie? No to taki pół żartem, pół serio. Chodzi mi tylko o to, że będziesz frajerem, rozumiesz? Bo tak to jest. Tak, no tak to nie jest. No właśnie, jesteś tak nie jak jest. Policjant, strażak pożarny, to jest ta sama ten. Nie zrozumiesz. Nie, to, nie zrozumiesz to jest tego. Może tak, to jest może pod jedno ministerstwo podchodzi, nie? Ale my nie jesteśmy nie będziesz służbą frajerem. Porządkową. I tylko o to mi właśnie, chodzi. To jest właśnie ta różnica. My nie mam nic do strażaków, żeby nie było, kurwa, że jakieś zaraz my będzie. My jesteśmy służbą ratowniczą. To jest ta różnica. Nie porządkowa, a ratownicza, tak? My pomagamy ludziom. Ja w ogóle nie wiem, ja słyszałem tylko to tam na konferencji chyba się z tym, z Don Diego coś tam kłócił. Ja słuchajcie, nie wpieprzam w te rzeczy, to nie moja bajka, ale jak może strażak być na tej samej sytuacji co policjant, nie? Tak na logikę, to jak, wiesz, punkt widzenia zmienia się od punktu śledzenia. Jak siedzisz i nagle tobie się pali mieszkanie, to po kogo dzwonisz? Po straż pożarną, także bez przesady. Tak właśnie z Artkiem Szpilką to jest mój rocznik. Razem chodziliśmy do gimnazjum. No i razem boksowaliśmy. Znaczy, gimnazjum to na przykład, wiesz, nie było nikogo. Nauczyciele nie wiedzą, gdzie są uczniowie. No bo Szpila się bił na rogu z kimś tam, nie? I on już później to się bił już z chłopakami z liceum, bo w gimnazjum wszystkich napierdzielał. Miałem okazję też z nim tam sparować. Wiesz, no podbił mi oko. Nie wiem, mógł się. Nie ma się czego wstydzić. No już był kozakiem już wtedy, no. Widziałem ten wywiad, bo ktoś mi podesłał. Nie pamiętam tak naprawdę, ale pamiętam, że wszystkich w szkole lałem, także. Na pewno Arek tak samo, jeżeli coś takiego było, to dostał w trąbkę. Nie było nigdy tak, żeby wygrał. A tym bardziej jak ktoś ze mną wygrał, bo wygrało z 2-3 osoby, to na pewno nie było Arek. No to później się zrewanżowałem, tak, bo to byli starsze osoby na tej zasadzie. Było takie pytanie, ja nie lubię też rozmawiać o finansach, ale ja powiedziałem, że wiadomo, że więcej zarabiam w MMA, jeśli chodzi o polskie boksy, ale w Stanach zarobiłem największe pieniądze i dzięki temu ustawiłem się do końca życia, wiesz, więc to do końca życia z mądrym podejściem do tego, bo wiadomo, że jakbyś balował, imprezował i ten, no to zaraz kubki nie będzie, prawda? Tak to wygląda. Wiesz co, najbardziej jestem dumny, zacznę od tych przyjemniejszych, z tego, że nigdy nie szukałem drogi na skróty, zawsze brałem te walki takie najbardziej emocjonujące, a najbardziej żałuję tego, że wiele rzeczy nie przemyślałem, byłem trochę właśnie, chciałem wszystkiego od razu, a tak naprawdę czas, pokora pokazało w przyszłości, że no niestety trzeba się tego trzymać, no ale z drugiej strony dzisiaj już jestem na tym miejscu, na którym niektórzy dopiero się wspinają i cieszę się, że już właśnie jestem ponad tym wszystkim. Najmocniej chyba bił Chisora, nie wątpię, Chisora. Wiem, że każdy myśli, że Wilder, ale to nie jest prawda. Wilder mnie uderzył kilka razy dużo wcześniej mocniej i nie czułem tego tak, jak choćby nawet ciosy Chisory. Chisora miał ciężką rękę, także Chisora. Z Wilderem pamiętam, że po tym nokaucie miałem tak, że tak faktycznie czasami ciężko mi na głowie było. Po Chisorze tego nie miałem, ale wiadomo, że to są takie nieodwracalne rzeczy, które po ciosach już zostają. Ale na całe szczęście jestem dzisiaj szczęśliwym człowiekiem. Przeszedłem swoje i to jest najważniejsze. I robię teraz zupełnie coś innego. Tak naprawdę biję się wciąż, ale w zupełnie innej formule. I to jest fajne. Mogę używać rzeczy, których wcześniej nie używałem. Na razie ja już się nauczyłem nie wybierać tak w przyszłość, ale powiem ci, śniło mi się kiedyś, że toczę rewanże ze wszystkimi zawodnikami, którzy mi przegrają w boksie właśnie w MMA. No i mam nadzieję, że ten sen się spełni. Jeżeli miałbym do wyboru zmierzyć się z kimś, to chyba takim największym kozakiem jak dla mnie w wadze ciężkiej, no to właśnie Tyson Fury, nie? Wiadomo, że jest cholernie ciężki do boksowania, no ale jak już... A, słuchaj, powiem ci tak szczerze, ogromnym zaszczytem byłoby dla mnie, jakbym kiedyś miał okazję sprawdzić się i z jednym, i z drugim. Niekoniecznie w walce, w sparingu, zobaczenia na żywo. Ja w ogóle z Tysonem Furym byłem na dwóch mistrzostwach Europy, kiedy on zdobył chyba brązowy medal na mistrzostwach Europy albo na mistrzostwach świata.
w Afryce, przepraszam, się odbiła po Tatarze. Zdobył. Ja pamiętam, jak on nawet walczył na worku, jego ojciec tam z przodu się tak, Tyson, Tyson, ten worek tak chodził, wszyscy tacy byli w szoku i proszę, mamy mistrza świata, nie? Ja tak naprawdę, to mój rocznik, także nie wiem, czy 8-9, czy o rok starszy, chyba o rok starszy on się łapał miesiącami, ale popatrzcie, już trochę w życiu przeżyłem, nie? Przeszedłem naprawdę kawał historii tego boksu i z tego też się bardzo cieszę, że wielokrotnie byłem na jednych zawodach właśnie z nim, a on teraz walczy o mistrz, on jest mistrzem świata wagi ciężkiej. Ja... Jasne, no. Pumpciu, coś, chodź. Duszno, duszno, no. Powiecie, że pieski się nie pocą, tylko oddychają między językiem, dlatego tak to wygląda. A ty coś przyszedł zobaczyć, czy zatem nie masz czegoś do jedzenia, wiesz? Cytusiu. Dobra. Dziękuję bardzo. Dzięki. Jasno, no dawaj. Dobra. Cześć, dziękuję. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Chodźcie, idziemy. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Pyszny Tatarek. Do zobaczenia 17 września. Piona. Czekam na tą jedną chwilę. Serce jak szalone bije.